Tym razem nasze wyzwanie przyjęła atakująca krzesło SMS Kamila Dydła. Cześć, witam. Kamila, to już piąty odcinek. Jak oceniasz dotychczasowe poczynania swoich koleżanek z drużyny? Powiem tak, no łatwo się to ogląda za monitora i wydaje się to proste, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo dziewczyny się dobrze spisały, najlepiej z tego, co widziałam, to Ola. Chyba najwięcej punktów. Trenowałaś coś do tego programu? Nie, no jeszcze nie miałam kiedy, ale mam nadzieję, że na świeżości się uda. To na świeżości przechodzimy do pierwszej konkurencji. Kamila, twoim zadaniem jest trafić do wyznaczonych celów. Za każde trafienie otrzymasz 10 punktów. Nie przedłużajmy, życzę ci powodzenia. Dobra. Jak najlepszego wyniku. Dziękuję. Jeden. Chyba trafiony. Było. Było? Było to 10 punktów. Prawda. Nie, jeszcze powtórka? Proszę? Powtórka. Jakie dalej? No dobra. Nie, bo to... No dobra. Dobra. Nie, coś mi słabo idzie. No to już kolejnej powtórki nie będzie. 10 punktów. Jesteś z siebie zadowolona, niezadowolona? No niezadowolona. Liczyłam na pełną pulę. To pełną pulę możesz zdobyć w kolejnych konkurencjach. Teraz przechodzimy do drugiej. W drugiej konkurencji zadaniem Kamili będzie trafić do kosza sposobem górnym lub dolnym, a podawać będzie jej Ola Mich. To zaczynamy. Byłam bardziej gotowa. Nigdy wcześniej nie byłam bardziej gotowa. No jak ty rzucasz? No kita. Nieźle. Tak, jakieś do tyłu, żeby... No i widzisz, o, masz wow. No ale to odje... No i teraz? Jaką masz dobre koleżanki w zespole, masakra. Teraz. No, masz szczęście, dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Maksymalna ilość punktów. Koleżanka nawet poprawiła ci kosz, chociaż nie musiała tego robić. Bo jak walczycie o zwycięstwo w tym programie. By tak, ale to jest drużyna, więc jakby musimy być dla siebie życzliwe. Zawsze to podkreślałyście od początku sezonu, że atmosfera u was w drużynie jest wzorowa i to chyba... Dalej utrzymujemy. Dalej to utrzymujecie. I ja mam nadzieję, że będziesz utrzymywała taki poziom do końca. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Trzecia konkurencja za chwilę, ale zanim do niej przejdziemy, zapytamy Kamilę o jej powrót na boisko. Kamila, opowiedz nam, jak wyglądał twój powrót po urodzeniu dziecka. Na pewno mój synek mi pomógł w tym, że dostałam dodatkowego kopa do tego, żeby działać i żeby móc mu pokazać to piękno sportu od strony, no tak naprawdę od środka, bo może z nami uczestniczyć na meczach na miejscu, więc no to jest, mówię, to dla mnie ogromna motywacja, jak widzę go na trybunach i wiem, że za jakiś czas będzie już wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Także. A ten pierwszy sezon po twoim powrocie do tej pory wygląda tak, jak sobie to wymarzyłaś, czy może jakoś inaczej? Na pewno jestem zadowolona z tego, że po dwóch latach jednak coś potrafię, jednak tego nie zapomniałam, nie da się zapomnieć tego. To jest jak z jadą na rowerze, jak się już gra ileś lat, to trzeba po prostu czasu, żeby wrócić na te pełne obroty, ale mam nadzieję, że to jeszcze przed końcem sezonu nastąpi. Nasze wyzwanie też zaczęło się na pełnych obrotach. Jak na razie idzie ci bardzo dobrze. Dlatego teraz przejdźmy do trzeciej konkurencji i mam nadzieję, że podtrzymasz swój poziom. Kamilę zaprosimy na białą linię. Jej zadaniem jest trafić do kosza sposobem górnym lub dolnym z utrudnieniem, czyli stojąc do tego kosza tyłem. Próba pierwsza. Otarło? Otarło. 10, tak? 10? 15? Dobra. No i tym razem nie otarł. Jeszcze raz. I ostatnia próba. Jej! To jest jakieś dodatkowe, prawda? No, jestem pod wrażeniem. Czyli dwa trafione, 20 punktów, plus... ale za to, że tak ładnie trafiłaś wprost do kosza, na czysto, dokładnie, punktów masz 30. Super, dziękuję. A my przechodzimy do dwóch ostatnich konkurencji.
Znów ja, głupi prowadzący, zapomniał czegoś, czym można zakryć oczy w tej konkurencji. Kamili będziemy też musieli zaufać, że będzie grała czysto i zdobędzie z zamkniętymi oczami jak największą liczbę punktów. No, to idźmy. Próbujmy. Dobra, to pierwsza próba. Siedzi w linie. Dobra. Kurczaki. Było blisko. Jęk zawodu na trybunach, słuchaj. Kosz? No, odbicie od parkietu. No w kosz trafiłaś, odbiło się od parkietu wprawdzie wcześniej, ale niech będzie, że to uznamy. 20 punktów dostaniesz za to. A my przechodzimy do ostatniej konkurencji. W poprzednim odcinku Ola potrzebowała 3 prób, żeby przebić piłkę przez siatkę po kręceniu. Jak myślisz, Kamila, ile ty tych prób będziesz potrzebować? Mam nadzieję, że jedną, bo mam w pewien sposób wymyślony, obserwując koleżankę, ale zobaczymy. To czekamy z niecierpliwością. Pokaż nam ten sposób. Powodzenia. Dobra. 2. Ale szybciej troszeczkę. 3. 4. Szybciej. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przebiłam, to się liczy? Musi być blisko. Obok. Kurde, jeszcze raz. Trzeba jeszcze raz. Tylko szybciej trzeba to się kręcić. Serio, to jest ten? Tak. No ale się też tak wolno dokręciło. Ale dopiero za trzecim razem. Pierwszy no był ten, pierwszy był szybki. No dobra. Kamila, rozumiem, że chcesz jeszcze jedną próbę. Po prostu chcę zrobić tak jak Ola i się odkręcić. Odkręcić się też. Tylko pamiętasz, że musisz się odkręcać zdecydowanie szybciej niż się kręcić. Staram się. Dobra. Raz, dwa. Ale jeszcze szybciej. 3. Jak szybciej? 4. Jeszcze szybciej. No nie. 5. 6. Tak specjalnie robicie. 7. 8. 9. No, 8. 9. Lubię. No jak 9? 10. To było 10. Materac. Czy było trafiony materac? No, jak nie. Było w materac sam róg. Otarcie materac. Ola. Ola! Ola Mich mówi, że było przed materacem. Ale Ola, to, no to jest konkurencja. Kamila mówi, że był materac. Talent? Ja nie wiem, z mojej perspektywy nie było to dokładnie widać. No nie wiem, co zrobić z tym. Mogę powtórzyć, jak chcecie, no ale dla mnie to był materac. To możemy za to dać ci tak... To nie, to jeszcze raz. 10 punktów i no chcesz jeszcze jedną próbę? No tak. Ale obiecasz na teraz, że będziesz się szybciej kręcić? No jak jeszcze szybciej? No jeszcze szybciej. Obiecasz? Mogę się postarać, no ale to już był maks maksów. Ale to musi być jeszcze szybciej. Dobra. Dobra. Tam był materac. Był materac? Był. Sprawdzimy. Sprawdzimy to na montażu. Jeżeli był tam materac, to ci doliczymy. 50 to. Punktów takiej Oli. Nie. No ale dostała tam ten. Albo ona była pierwszą, która w tej konkurencji to no trafiła. Jak? No tak. No tak. No tak. No to jest niesprawiedliwe. To jakieś zasady niepisane. Ty ja ile mogę zdobyć za tą konkurencję? 35. No to nie przebiję jej. No panie. No ma teraz za 50 punktów. Jak trafisz wprost do kosza, to ci gwarantuję, że wygrałaś całą tą zabawę. Dobra, kurczaki z innych. Dobra, idziemy? Jedziemy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ja. No jak dla mnie, to teraz nawet do niego otarło. Tak mi się wydawało przynajmniej. No nie wiem, Kamila, co z tobą zrobić. No jestem za te dwie próby były tak blisko. To 45 tak punktów. Niech już będzie, że mniej niż ta poprzednia. Jak 45? No oglądałam odcinek. Było dokładnie 50 dla Oli za tamto. Ale Ola była pierwszą, która trafiła w tej konkurencji w materac. Jestem pierwszą, że w materac. A ona trafiła do kosza. No. To możemy umówić się tak, że były 3 próby.
trafienia w materac tak naprawdę nie było, ale ustalimy, że uznajmy, że punkty ci przyznamy tak, jakbyś w ten materac trafiła. Dobra, czyli? Czyli masz 35. No i dalej mam mniej niż ona. Teraz pojawia się taka smutna muzyka. Takie skrzypeczki. Kamila zaczyna płakać. No dajcie mi to 45. 45 chcesz? No bo pierwsza trafiłam w materac. To jest dobry argument. A obiecasz nam, że jutrzejszy mecz z Kęczeninem Kęty wygracie? Mogę tak zrobić. To masz 45 punktów. Dziękuję. Kamila, jutro gracie z Kęczeninem Kęty, ale kolejne dwa mecze rozegracie tutaj, w hali w Ostrowcu. Przydałoby wam się pewnie wsparcie kibiców. No na pewno i bardzo bym prosiła o to, żeby jak najwięcej kibiców nam pomogło w tych dwóch meczach, bo gramy piątek, sobota. W piątek gramy ze Szczyrkiem, w sobotę gramy kolejny mecz u nas, więc naprawdę przyda nam się doping naszych kochanych kibiców. Tym bardziej, że póki co zajmujecie czwarte miejsce w tabeli. Lider Zimielina, druga Marba czy trzecia Tomasowia są w waszym zasięgu, więc jest o co grać. Dokładnie. Dziękuję ci za udział. Mam nadzieję, że bawiłaś się równie dobrze jak my, gdy cię oglądaliśmy. Także do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Czekam na podsumowanie.